Już w sobotę włócznie Dwingów trafią do rąk tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta Suwałk. Doroczna gala wręczania nagród połączona jest, tak jak w latach uprzednich, z balem kończącym tegoroczny karnawał. Włócznia Dwingów przyznawana jest przez prezydenta miasta od kilkunastu lat za dokonania na rzecz miasta i jego społeczności. Przez kilka tygodni suwałczanie składają swoje propozycje, które w następnej kolejności ocenia kapituła złożona z laureatów nagrody. Po analizie wniosków kapituła przedstawia swoje rekomendacje prezydentowi, który Podejmuje ostateczną decyzję. W tym roku padł swego rodzaju rekord. Zostało przyznanych, czy też zostanie przyznanych aż 9 nagród Włócznia Ćwingów. Te nagrody zostaną laureatom wręczone już w najbliższą sobotę podczas specjalnej gali w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wybór, który tutaj dokonała kapituła, nie był prosty, ponieważ wybierano spośród blisko 50 zgłoszeń. Co pokazuje, że nadal jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o kwestię złożenia samego wniosku i o chęć otrzymania. Tej nagrody. Kapituła wskazała tutaj 9 propozycji, i te 9 propozycji prezydent Suwok oczywiście zaakceptował. Tegoroczną galę i bal uświetni koncert Blue Cafe oraz prezentacja akrobatyczna Anny Filipkowskiej, finalistki programu Mam Talent. Do tańca zagra formacja Capri New Beat, a na parkiecie zawieruje ponad 200 par.